Jak widzę, pana grupa już skończyła tę konkurencję. Powoli kończy się pierwszy dzień zmagań. Czy mógłby pan nam udzielić krótkiego komentarza na temat poziomu uczestników tej pięknej imprezy? Uczestnicy robili to bardzo sprawnie, byli przygotowani. Widać, że znają samochody bardzo dobrze, żaden problem nie tego. Jeździli pięknie, czasy są doskonałe osiągnięte. Drobne tylko sprawy były, załóżmy tam raz potrącenie pachołka, może tam komuś się trafiło. Następna jakaś drobna sprawa, nie włączenie świateł, a tak ogólnie bardzo dobrze, czasy idealne jak na taką sytuację, na wyśrubowane warunki. Także bardzo dobrze oceniam to wszystko, pogoda dzisiaj dopisała, sympatycznie bardzo. A jak ocenia pan organizatorów? O, wspaniale, przepięknie, wszystko przygotowanie, cudownie, proszę pana. Zresztą pan na początku widział tą ładną orkiestrę, która pięknie grała, te wszystkie tańce, aż miło było przyjść popatrzeć. Oczywiście. Czy sądzi pan, że tego typu imprezy, które robi Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców już od wielu lat, mogą mieć jakiś wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego i na stan wypadków w naszym kraju? Ja myślę, że tak, bo dosyć często jestem tutaj jako sędzia, występuję w tych organizacjach. Dużo młodzieży przychodzi. Zresztą dzisiaj miałem pytanie, jak można zdawać na kategorię B1, na kategorię A. Zresztą wszyscy się trochę interesują, czyli coś tam tą młodzież już zaczyna przyciągać tutaj, żeby doświadczać tych swoich sytuacji, które z czasem będą, każdy teoretycznie powinien mieć już prawo jazdy w naszym kraju, tak sytuacja się zmieniła. Czyli myślę, że to na pewno ma wpływ na bezpieczeństwo dosyć duży. Chciałbym panu serdecznie w imieniu organizatorów, jak również w imieniu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców podziękować i liczymy na pana dalszą współpracę, bo turniej się rozwija, nie wyskoczone, że zostaniecie prymusem w organizowaniu tej imprezy. Ja życzę państwu też wszystkiego najlepszego. Ze swojej strony dziękuję. Pięknie, miło było, bo tak jak mówiłem, nie pierwszy raz jestem na tym. I myślę, że jeszcze nie raz będziemy się spotykać, będziemy to dalej kształcić. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Nie, nic pan nie musi.